Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w 9 odcinku z Fear 2 Project Origin. Ostatnio działo się naprawdę ostro, koleś był na ostrym haju, dużo się działo tych masakrycznych bitek. Przechodzimy dalej, zobaczymy co się będzie działo. O, fajnie, tak ostatnio się nam to skończyło. Trochę ogarnę sobie głośność gry. Mamy teraz znaleźć jakąś wężową pięść. Się dowiem co to jest. O biedaku, Keegan. Mogę ci strzelić? A, nie mogę. Jakie gówno. A rzucić granata? Czekaj. Czekaj, rzucę granatem. Tak dla beki. A czym co się stanie? Gówno to zrobiło i jeszcze sam sobie zaszkodziłem. Może być. Dobra, chcę moją broń. O, jest, pięknie. Ruszamy. Dobra, kobieto, idź pierwsza. Albo ja pójdę. No, idziesz. Co powodzenia. Aha, ja mam sobie sam radzić z tą całą posraną armią. Ohohoho, kolego, chyba zgłupiałeś. Tak, moja koleżanka naprawdę ma takiego ostrego downa, że myśli, że ja to wszystko pokonam. Ale się myli, koleżanka. Czekaj, no. Dobra. Nie, widzę, że trzeba będzie to jednak w jakiś inny sposób załatwić. Oni nas tutaj wydymają, jak nie ogarniemy tego. Dobrze. Tak trzeba z nimi walczyć. Inaczej się nie da! No. Który jeszcze? Który jeszcze się prosi o dokładkę z zupy z shotguna? Pełnej krwi i kości. No naprawdę? Myślałem, że was będzie więcej. Dobra, można wstać. Póki co. Póki co jest cichutko i bezpiecznie. Dobra, czyli tu jest pofabularne miejsce. Tu sobie jeszcze wbijemy. Tak na szybko. O, mamy nasz karabin szturmowy. A, nie włamiemy się tam, no to lipa. Ale chcę się tam dostać z tego względu, że tam coś może się znajdować, coś... nie wiem. O, proszę! I o wilku mowa, mamy. Trzech. No i straciłem szybko ammo. Czekaj, czekaj, kolego. Dobra, kolega się już pięknie złożył. Czyli już z niego nic nie zostaje. Leżeć! Lol. On jeszcze strzelał. Kolega ma talent. Taki pośmiertny talent. Strzelać kiedy już nie żyjesz. Czemu nie? Każdy tak może. Chociaż to chyba zależy od układu nerwowego. Jak właśnie po tym umieraniu. O, ja kurde nie ogarniam ich. Chwileczkę. Tuśmy nie byli. Ale zawsze warto sprawdzić, czy przypadkiem właśnie nie znajdziemy czegoś sekretnego. Chwileczkę. A może znowu zamienimy to na SMG. Taka mała odmiana. O, proszę. No, teraz to mam w cholerę ammo. Teraz to ja mogę sobie grać na spokojnie, dobra. Stęskniłem się trochę za SMG. Dlatego sobie teraz z nim trochę postrzelamy. Ło kurde! Jak to wysadziło? Co to miało znaczyć? Chociaż przynajmniej dla mnie co to miało znaczyć? Jakiś znak? I jeb mu po headzie mu. Dobra, kolega widzę, że całkiem fajnie ogarnia.
Kurde. Wytrzymały bydlak. Czekaj, rzucę mu jeszcze zakłócającego. O. Już się złożył. Trochę, że ammo zużył. Chwileczkę, tu chyba gdzieś jeszcze leżała broń. A pistolet. Gówno mi ten pistolet będzie potrzebny. No, kto jeszcze? Kurde, tam strzela kolega. Dobra, kucaj, kucaj. Znowu rzucimy zakłócającego. Fuck. Nasi koledzy się tu nie poddadzą. Tam jeszcze jeden jest. A może snajperka? Dobra, tylko niech on mi się pokaże. Fuck. Dostał. O, już się złożył na ziemię. To jeszcze weźmiemy z broni automatycznej. Chociaż stąd go nie trafimy, dlatego trzeba, wiecie. Jak dostał hita. Kurde, musiałem na tyle dobrze trafić go, żeby go naprawdę... O, fuck. Kolega nam tu zaskoczył z dachu. Trzeba uważać. Bo jeszcze nas więcej osób może właśnie takim stylem zaskoczyć. Trzeba uważać, bo to są, kurde, jakieś jeszcze ninja. Leżeć! Ja pieprzę. Ile jeszcze? I wiecie co, jednak chyba wolę stary, niezawodny karabin szturmowy. Bo coś czuję, że to tamto to jest po prostu gówno. No chciałem na chwilę postrzelać tym SMG. Tak na chwileczkę. Ale dobra, widzę, że to jednak jest naprawdę już mocne. O, miny. Niestety mamy już wszystkie miny, dlatego nie opłaca nam się już. O, pancerz. Nawet go nie widziałem, szczerze mówiąc. Nitownica? Co to jest? Jakiś nowy karabin. A ta! To są te takie... półautomatyczna broń, to co właśnie te typy mieli. Chwileczkę, ja bym to mógł na coś innego zamienić. Ale nie, mam na tyle dobre wyposażenie, że po prostu szkoda wywalać takiego czegoś. A to może być jeszcze nie, lepsze. Tylko trzeba teraz... O, właśnie o tym mówiłem. Jep. Czyli tutaj teraz trzeba wejść. Otworzyliśmy właśnie wrota włazy. Okej, teraz tutaj. Czy tutaj jest aby na pewno bezpiecznie? Nie, zaraz się przekonamy. Fuck. No, otwórz te drzwi do końca. Matko. Kto tu się napieprzał? Zlokalizuj biuro medyczne. Okej. Już się robi. Tylko czy to będzie bezpieczne zadanie? Barykada. Kurde. A! Nawalają. O kurde. Nie! Ja chcę to przeżyć. Dobra. Żyję. To najważniejsze. Dobra, działa to póki co. Niezłe, niezłe, powiem wam. Nie takie najgorsze, ale niezłe. Wow, to już na hita pocisnąłem. Musiałem heada trafić. O, broń naprawdę bardzo dobra, trzeba tylko po prostu trafić w headzika. Jeszcze nam tutaj specjalnie pisze, ile ammo mamy. Na ile. Ja powiem wam, broń. Na koksie. Dobra, jeszcze tu jeden kolega. Jak go odrzuciło?
przeładowanie. A tam strzelba bojowa, kurde, gówno, a nie strzelba bojowa. Karabin szturmowy. Ciężko się teraz podjąć decyzji, co wziąć, a co wywalić. To jest właśnie problem mój, mianowicie. Ale dobra, zobaczymy, co możemy na to jeszcze poradzić. I czy ta broń będzie na długo taka użyteczna dla nas. Tu jeszcze przeszukamy wszystko, wiecie. Ten teges. O kurde. Co tu się dzieje? Co do cholery? Jakieś kurde, znowu schizy dostaję. Zresztą co odcinek dostaję schizy i kurczę się dziwić potem, że albo wrzeszczę. A więc tak wygląda moja twarz. Okej, dobra, dobra. Potańczyliśmy trochę, bo widzieliśmy naszego już fej... Co oni mi z kiblem zrobili? What the fuck? Cały kibel mi odpieprzyli. O, mamy naszą muszlę. Nie no, zarąbiście, no. Nie ma to jak zniszczony kibelek. W ogóle cała ściana pęknięta. Kurde, coż to za kretyn zrobił coś takiego. Naprawdę ma nierówno w główce. Ojeju. Ale żeśmy teraz zawalili. Chwileczkę, chwileczkę. Trzeba gonić tego typa. Jep. Dobrze, znitowidnicy dostał porządnie. Kurde. Trzeba walczyć z tym gównem. Co to? Ktoś... Na czym się to odpala? Na czym się to odpala? Gdzie? Gdzie to jest? Chwileczkę, jakieś informacje. A na tym. A, tego się nie da zniszczyć. Nie ma! Chyba, że pooglądamy. Ale tak to w ogóle nie widać. Nie, trzeba to zniszczyć. Nie da się tego zniszczyć, czekaj. A jak z granata przypieprzę porządnie? O, ocyń się trochę. Lipa. Dobra, tu gówno zrobimy. O, grali sobie w wieszaka. Boże, wieszaka, co ja pieprzę? Wisielca, wieszaka, kurde. Na co, czego ja się naoglądałem ostatnio na tych YouTubach? Nie, nieważne, nieważne, wieszaki, kurde. Co ja powiedziałem teraz? dobra, czyli... Aha, oglądamy jak, kurde... Powstaje ciało człowieka na wskutek, nie wiem... wirtuozy mózgu? Kibelek? Znaczy, przepraszam, kosz na śmieci. Odbija mi już. Przez ten... Przez te wszystkie schizy mi już odbija. Teraz na górę. Kurde, znowu. Jakieś ataki dostaję. LOL! Ja cię kręcę! Przecież... Ja pierdolę! Przez nich nic nie zostało nawet. Same kości. To jeszcze takie stopniałe kości. Tutaj kapiąca krew. Popijemy trochę, posączymy krwi. Starczy już. Kurde. Zadziwia mnie coraz bardziej już ta gra. Mimo swojej... starości. O, wzmacniacz refleksu. Świetnie. Spokojnie. Gdzieś to słyszę. I to pewnie tutaj teraz trzeba iść, nie? Dobra. Mamy nasz punkt wyjścia. O kurde. Jeb, dostał. Przecież w łokieć mu strzelam.
Czekaj. Nasz kolega się tutaj już nieźle rozstawił. Tam kolejny. A jak dostał? Jak go przyczepiło? A! Dobra. Niech sobie wybucha. O, kolega już chyba zginął. Albo jeszcze przeżył to. O, więcej ammo do tego, do tej zarąbistej broni. Bo nie powiem, że to jest jakieś gówno. Kurde, kolega już dostał heada. No wstawaj! O kurde. Jest, spudłował. Jeb, jak go... Cały czas broń strzelała w górę, jak go tylko przyczepiło. Jakie poryte to jest. Dobra. Tutaj idziemy. Wyczuwam więcej wrogów. Tylko teraz muszę mniej ammo marnować i celniej do nich nawalać. No więc właśnie. No tam jest jeden i drugi kolega. Jeb. Dobra, już. Padłeś. Jak go przyczepiło. Masakra. O, przejdź sobie jeszcze postoi. Co tutaj było? Okej. Jest więcej ammo do tej broni. Naprawdę nie ma. Polubiłem już tą broń. Tam się nie... I tam można chyba w to strzelić, nie? Jeb, no i czemu od razu nie mogłem w to strzelić? No i już by się palili. A tak to poszło tyle ammo. Ale dobra, spokojna głowa. Zaraz się tam dostaniemy gdzie trzeba. A chyba już wiem gdzie trzeba iść, żeby się dostać. A więc to pewnie tutaj. Trochę parkouru nie zaszkodzi. Jep. O kurde, to jakaś musi być ostra nawalana. Kucnij sobie. Kto tak strzela? Jep. Dup. Dobra, kolega przyczepiony. Na pewno tu będzie więcej ludu. No, wchodźże dalej. Dobra, headshot. Oni w ogóle chyba nie reagują na mnie. Albo, czekajcie, bo ten jeden może mnie to zaskoczyć. To ja... Dobra. Ostatni. Dobra, muszę z tego nawalać. Albo będzie lipa. Dobra. Jeb mu. Kurde. Bydlaki są hardkorami. Jeb, poszła głowa. Ktoś jeszcze? O, tu mamy ten pancerzyk. Pozbieramy sobie trochę wyposażenia. Nitówkę już wywalamy. Jak na ten odcinek to naprawdę super broń. Ale wiecie, no już nie możemy z nią siedzieć wiecznie. Jak będzie mi się chciało, to do niej wrócę. A póki co ta broń jest niezawodna. O kurde, szybko padli. Jeb, poszło. Czyżby jeszcze ktoś tutaj chciał ze mną zawalczyć? Czy aby to już byli wszyscy? O, tam jeszcze jeden kolega. O, z szarży go ładnie pojechałem. Bez najmniejszych problemów. Teraz tutaj jeszcze będą koledzy stawiać opór. Dobra. Ło. Spokojnie. Jeb.
Och, wszystko pięknie wybuchło. Ta tak, dostał. O kurde, musiałem mu naprawdę porządnie w tą głowę narąbać. Sorry, odjebało mi się. Kto kurde jeszcze strzela, no? Dobra. Wyjdź, kolego, wyjdź. Dobra. Mnie się już skończyło ammo. Chyba, że mi dacie z powrotem, to nie ma sprawy. A, nie ma. No to lipka totalna. O, co my tu robimy? O, jest ammo do karabinu. Jest, pięknie. Co to? What the f... Jak tu zimno? Przecież to jest chłodnia. Wypieprzamy stamtąd. Gdzie myśmy się tutaj teraz przerzucili? Na jakieś inne tereny. Kurde. Znowu duchy. Masakry. Nie wiem, czy on miga chud. I nie wiem, czy się dowiem tak szybko. Dobra. Spokojnie. Jeszcze jest niepowód do paniki. Kurde. Może jednak. Dobra, ucichnęło troszeczkę. Zapalmy latarynkę. Kurde, co to się... Czekaj, granatem mu przemówię do rozumu. Odsunę się. Dobra, zdechnął. Jeszcze to żyje. O kurde. Przez co zostało tak pochłonięte? Wynocha z mojego ciała. Chyba, żeś oszalał. I to cały czas będzie mnie atakowało. Spokojnie. No nie powiem, że to jest dla nas komfortowa sytuacja, bo jesteśmy kurde teraz w takim, nie powiem jakim, nieciekawej sytuacji. Czemu to cały czas nas atakuje? Tak bez przerwy. Spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj. Kuźwa. Co to w ogóle ma znaczyć? Dobra. Dobra. Idź za śladami. Za śladami. Aaa, co ty robisz? Zabór odcinający gaz. Dobra. Spokojnie. Pozbieraj myśli, kolego. Masz zrobić to, co trzeba. Czyli znaleźć zawór odcinający gaz. Jest. Znaleźliśmy. W takim pośpiechu, ale się znalazło. Jest. Kur. Co to w ogóle jest? No nie! Szkurw. Nie, no super. Teraz jestem tylko ciekaw, jak ja się stąd wydostanę. Możeśmy zostali uwięzieni. To nie powiem w jaki sposób, bo to jest po prostu masakra. No zamknęli mi drzwi przed nosem. No i teraz gówno, nie dostaniemy się tam. No otwierać. O Boże. No ja po prostu jestem już wkurzony powoli. A może z powrotem odkręcę ten zawór? Nie wiem, może się coś stać. No co, teraz mamy problem, bo kurde. O. Lol. Co żem zrobił? Jakim cudem w ogóle to? No tu się nie dostanę niestety, bo kurde, nasz drogi kolega nie jest do tego zdolny w ogóle. Chyba, że gdzieś tu jest jakaś wentylacja. Znaczy wentylacja, No nie ma, no. No nie da rady. No i kurde teraz... Jak ja jestem debil. Prawie bym się zabił. Ja już naprawdę z tego wszystkiego nie wiem, co ja mam robić. Jep.
Może właśnie trzeba to zniszczyć. Wysokie napięcie, no tyle to ja wiem. A jak w to strzelę? A, lipa. 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 No nie, nic tu nie zrobię. Jestem w dupie. Dobra. Zastanówmy się jeszcze, co możemy takiego zrobić, żeby po prostu stąd się wydostać. A, to już nie ma w co strzelać. Możeśmy już dość zrobili. Ja tylko jeszcze sobie zaraz zmarnuję ammo. Nie wiem, co ja mam zrobić. Ja już naprawdę... A chwileczkę, jak trafimy ze snajpery... Jak trafimy ze snajpery... Kolegę... A co my takiego musimy zrobić, żeby się dostać tam? O kurde. Ten kolega naprawdę jest wytrzymały, no. Czekaj, no. Ja mu zaraz dam. Ten kolega sobie normalnie żyje. Ja już dwa razy w niego strzeliłem. Nie. Dalej żyje. Nie, bo po co? Zaczyna mnie to już powoli irytować. Fajnie, że jeszcze mnie ścięło. Nie wiem, nie wiadomo za co. Nawet. Chwileczkę. Fuck. Aha. Nie, no dobra, spoko, zawsze coś. Tylko ja już chcę stąd wyjść. Fuck. Nie, no, zajebiście. Tak utknąć. Czekaj, a rzucę granata, to może coś to da. Dobra, kolega już nie żyje. Teraz trzeba drugiego pojechać. Ostro. Może jakiś... No kurde, zamek jest, a ja się nie wiem, co tutaj rozpaczam. Rozmyślam, jak tu się wydostać. Ja jestem po prostu... inteligentny, no. Ale w końcu żeśmy się stąd wydostali. No i czemu ja tak od razu tego nie mogłem zrobić? Fuj. Dobra, chcę się stąd wydostać. To jest mój cel. I ja go kurde wypełnię. Co jest? Znowu jest ten dym. Won mi stąd. Won z mojego ciała. Złoczyńco. Zaczyna mnie już co powoli denerwować. Te wszystkie kurde duchy, które mnie tak bezpardonowo atakują. Won. Dobra, tego kolega jeszcze trzeba... To granatem przywalimy. Już. I już mi się nie będzie ruszał. Dobra. Okej, podłożyliśmy minę, chociaż nie wiem, co nam to dało. Kurde, no. Gdzie byśmy nie zrobili, nie byli, to kurde
Zawsze nas czeka podupione niebezpieczeństwo. No super, jeszcze wejdź pod prąd i już w ogóle się zabij. Zdychajże. A, dobra, możemy odzyskiwać miny. What? O! Poszło. Tylko kurde. O, dobrze. Przewracamy obiekt. Jest. Proszę, żeby to była ucieczka już. Fuck. Co tu się dzieje? Ja już naprawdę nie wiem co robić. Oby już to było wyjście z tej głupiej, idiotycznej sytuacji. Ja mam już powoli czegoś takiego dość. I lepiej już wezmę taką broń. Palcie się. Nie mam już ochoty na walki z wami. Tylko was zaraz wykończę. Bezlitośnie. Przecież tutaj ciebie nawalam tu tyle ile się da. O, kolega ładnie spadł. Dobra, potańczcie trochę. Potańcujcie. O kurde. Już. Już im się skończyło życie. Jakieś informacje. Ale zmieńmy broń. Bo jeszcze nas mogą zmiażdżyć. Koledzy tutaj. O kurde, ale mamy lipne wyposażenie. To bierzemy SMG w tym wypadku. Bo już nic innego nam nie zostaje. O, tu trzeba wyzwać windę. Uż, niech już się to skończy, to jest po prostu masakra. No, te tutaj rozlew krwi też był masakrą. I aby już to się skończyło, bo ja już tam mam naprawdę podziurki tych. Jeszcze ich tu zabrakło. A już mam dość. O, kurde. Może to po cichu załatwimy. Nie będzie po cichu. Nigdy nie było po cichu po drugie w tym pirze. Dlatego zabić ich tu wszystkich. O, nitownica. Do niej wracamy. Tak, nasza piękna, niezawodna broń, od której zależy wszystko. Jakieś dokumenty. Znowu. Coś słyszałem, jakiś debili. Teraz sobie tu wchodzimy. Dość długa misja, powiem wam. Były krótsze. Ale widzę, że fundują nam naprawdę dużo długiej mega zabawy. I zwykle tak łatwo nie znajdowałem tych listów jak teraz, więc nie wiem, wyczuwam tutaj może koniec gry. Nie wiem. Może jeszcze nie, ale musimy być tego pewni. Aha, karta ochrony. To trzeba szukać tej karty. Jak dostał? Jeb, jak to działa teraz. Jak przytrzymuję, to kurde nawala z prędkością światła. Jeb. Poszło. Zajebiste. Dobra. Pięknie przyczepieni do tej broni. My stąd możemy już uciekać dalej. Może tu znajdziemy
kartę dostępu. Nie, nie ma. To lipa. Znowu winda. Lol. Nie no. Zwykle to naprawdę były krótkie misje 20-minutowe, a teraz nam się szykuje coś ostrego. Więc dla mnie to już jest lepiej. Nie wiem, dzisiaj wysyłałem asasyna. Chyba 3 godziny się wysyłał, bo tam 2. Ale nie wiem czemu, kurde, jakby mój net się spowolnił. Kurde, to mnie zaczyna trochę irytować. Zdrowie. Apteczka. Ej, ja chcę mu wrócić do tej nitownicy. Won. Moja była nitownica. Zawsze była, jest i będzie. Karabin szturmowy, a to na kiedy indziej chyba. Chyba, że... O, zmienię to na to i będzie git. Taką małą zamianę zrobimy. Czemu mi się gasi ta lampeczka? Kurde. Jak go spaliło doszczędnie. Masakra. O, ammo do nitownicy. Nie rozbijemy tego. Coś ciekawiej się tu dzieje. No troszeczkę ta część, gdzie byłem w tych kanałach, trochę mnie to wkurzało. To porządnie. Ale teraz już jestem w takich bardziej klimatycznych miejscach, gdzie po prostu nie muszę się czegoś tam, wiecie, lekko bać. Znaczy ja i tak się tam niczego nie bałem, ale wkurzało mnie to, że ten... Musiałem w te kurde duchy strzelać, było pełno dymu, wkurzało mnie już to. O, what the fuck, jakiś grubas. Ej, kolego, kolego, kolego gruby. Gdzie ty mi uciekasz? Poszło. Chciał nam się tu koleżka rozkręcić, ale nam się... Znaczy jemu się nie udało. Są jakieś informacje. Nie, mega dużo tego jest. I wiecie co? Ja coś czuję, że to chyba będzie ostatni odcinek. Albo przedostatni. Bo zwykle tyle misja nie trwa. Więc kurczę, coś tu musi być nie tak. O, kolega nam tu chce uciec. Jaki wytrzymały. Wow. Gonimy, gonimy typa. Nie ma. Nie ma uciekania. Co? Co chcesz pić? Napój? Jeb ci. Poszło. Okej. Zabiliśmy kolegę. Troszeczkę ciężko było, ale się opłaciło. Trochę ammo poszło, ale jest good. Bardzo. I teraz gdzie tu iść? Nie wiem, czy ja dobrze idę. Ja tu nie byłem nawet, więc w sumie dobrze idę bardzo. Może mi się teraz tylko nie pogubił w razie czego. Dobra. Aha, to są te zamknięte drzwi. Tu żeśmy już byli. Wiecie, trzeba teraz chodzić tam, gdzie mnie jeszcze po prostu nie było. Bo jest dużo tych pokoi. Wszędzie się coś może znajdować. Dobra, tutaj. Tu jeszcze nas nie było. Ale powiem wam, epicko. Jest naprawdę dzisiaj, ten odcinek jest naprawdę pro. Chyba jeden z chyba najlepszych misji, jakie dotąd były. A ta winda spierdoliła. Przypadek nie sądzę. Czemu trzecia winda? Czemu na trzecią, a nie na 69? Nie no. Po prostu tak musiało się stać. A teraz to się tam już... A takie butki! A faka szyta! Wypier... Won!
Fuck. Fuck this shit. No i po windzie. Dobra. Tak chcecie się bawić. Dobrze. Tak też się będziemy bawić. A, bo nas tutaj zawróciło. Dobra. Jasne, wszystko jasne już. Dobra, teraz trzeba znaleźć te drzwi i je otworzyć kartą dostępu. Okej. Czyli o to w tym chodziło. Ale powiem wam, naprawdę ciekawie się już zapowiada. Coraz bardziej. Te drzwi nie są przypadkowe. Biuro medyczne. O, proszę. Już koledzy tutaj. Tylko jeden? Słabo. A nie, jednak jest was więcej. No wychodź! Jeb, dostał, heda. Nie ma. Nie ma szans ze mną na takie rzeczy. Pancerzyk. Tutaj jakieś informacje. Kurde, dużo dzisiaj informacji jest. I powiem wam, dużo znajdziek jest. I to jest naprawdę na plus. Na plus, że mogę coś sobie pozbierać, co z tego nie czytam w ogóle. Chyba, że sobie potem zajrzę, jak skończę grę całą. Kurde. Aaaa, tak się chcą bawić. Ukryjmy się. Rzucili granata. No właśnie. A jak się granatem załatwił. Kurde. Tu kolega przykampił. Porządnie. Ale... Aha. Lewa broń się buguje. Kolejne informacje. Nie. Ja nie wierzę w przypadki, ale ten owszem jest, więc coś czuję, że to będzie ostatni odcinek. Muszę w to teraz uwierzyć, więc szanse są duże na to. Dobra, karta dostępu. Jep. Zlokalizuj biuro medyczne, super. A teraz uruchom Lurdit. Co? Hexa. Coś zainstalowałem. Znaczy, Boże, włączyłem. Ale co to może być? Kurde. Czuję, że to będzie ostry finał, ale niestety w następnym odcinku. Bardzo długa misja, powiem wam. Jedna z tych dłuższych. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 9 odcinka z Fear 2 Project Origin. Naprawdę epicko. Było naprawdę mega pro epicko. I myślę, że to już będzie ostatni odcinek, czyli ten następny, 10. I co ja mogę wam powiedzieć? Naprawdę odcinek mega pro epic i jeszcze raz epic. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Miłego wieczoru, trzymajcie się, na razie, yo!